Niewiele osób wie, że w Stoczni Gdańskiej jako jedynej w Polsce istniała osobna fabryka silników okrętowych. Na statkach budowanych w Stoczni Gdańskiej w pierwszych latach montowano maszyny parowe Zgoda Świętochłowice, systemu Lęca oraz innych systemów. Po przestawieniu się na produkcję statków o napędzie motorowym montowano silniki Fiata, Sulcera, Burmeister Og Wein i innych zagranicznych producentów, a następnie zakładów HCP Cegielski i zakładów urządzeń technicznych Zgoda Świętochłowice, które podjęły produkcję licencyjną silników szwajcarskiej firmy Sulzer. Na podstawie zawartych umów eksportowych z ZSRS Stocznia Gdańska podjęła masową produkcję uniwersalnych statków do przewozu towarów masowych i drobnicowych, drewnowców typu B45, tak zwanych lessowozów. Dla zaspokojenia zapotrzebowania na wyposażenie tych jednostek w siłownie okrętowe podjęto pod koniec 1959 roku decyzję o uruchomieniu na terenie A zakładu budowy silników. 1 stycznia 1960 roku zakład ten rozpoczął działalność. W jego skład wchodziły kuźnia, odlewnia, formiernia, wydział mechaniczny, kotlarnia, wydział montażu i narzędziownia. Większość obiektów pochodzi z okresu Stoczni Cesarskiej. W okresie istnienia Wolnego Miasta produkowano tutaj silniki diesla dla przemysłu, silniki elektryczne i kotły parowe. W 1961 w Stoczni Gdańskiej uruchomiono licencyjną produkcję silników okrętowych na podstawie umowy ze światowym liderem, firmą duńską Burmeister AG Wein. Pierwszym typem w produkcji ZBS były silniki pięciocylindrowe, dwusuwowe, z doładowaniem pulsacyjnym o mocy 4800,5 kW, czyli 5450 koni mechanicznych. Silniki oznaczane były nazwą Gdańsk z kolejnym numerem. W Muzeum Sali BHP znajdują się modele pierwszego silnika Gdańsk 1 kotłów parowych produkowanych w stoczni. Początkowo silniki były składane z części wyprodukowanych w Danii, ale z każdym kolejnym silnikiem zwiększał się procentowy udział stoczniowej produkcji. Ten typ silnika budowano do 1969 roku. Zbudowano 35 silników tego typu, a także 29 silników sześciocylindrowych. W 1971 roku rozpoczęto produkcję silników siedmiocylindrowych dostosowanych do zdalnego sterowania. Produkcję silników głównych w Stoczni Gdańskiej zakończono w 1990 roku po wybudowaniu 122 sztuk. Oprócz produkcji silników napędu głównego, ZBS wyprodukował kilkaset kotłów parowych i tysiące różnych wind, wciągarek oraz oprzyrządowania. Obiekty dawnych zakładów budowy silników Stoczni Gdańskiej znajdują się na terenie prywatnym, należącym do firmy Stocznia Cesarska Development. Hale produkcyjne są nadal wykorzystywane, m.in. do produkcji konstrukcji stalowych, budowy jachtów i innej produkcji przemysłowej.